Radni Chrzanowa zatwierdzili budżet na przyszły rok. Mimo kryzysu finanse gminy nie wyglądają najgorzej. Co więcej, nadal sporo pieniędzy przeznacza się na inwestycje. Od kilku lat samorządowcy podkreślają, że sytuacja finansowa jest trudna, a nowe przepisy ustawy o finansach publicznych, jakie wejdą w życie w styczniu tego roku, sprawy nie ułatwią. Wymagają one konieczności zbilansowania wydatków i dochodów w samorządzie. Włodarzom Chrzanowa jak na razie udało się tym wymaganiom sprostać, co potwierdziła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca projektu przyszłorocznego budżetu. Co prawda planowane na przyszły rok dochody budżetowe będą niższe od tegorocznych, ale wynika to także z niższych dochodów majątkowych, które w tym roku w 75% pokryte były z pieniędzy unijnych. Natomiast wydatki własne gminy będą na poziomie 122 milionów złotych i nie różnią się nadto od tegorocznych. Pozytywna jest informacja dotycząca wysokości deficytu budżetowego. Deficyt w wysokości 2,5 miliona złotych jest jednym z najniższych w ostatnich latach i będzie pokryty w całości z wolnych środków. Znaczy to, że już drugi rok na sfinansowanie deficytu nie planuje się zaciągać kredytów, a emisja trzeciej transzy obligacji w wysokości 5,1 miliona złotych odłożona została na kolejne lata. Ewentualna emisja obligacji planowana jest na 2015 rok, choć burmistrz zastrzega, że mogą się pojawić nieprzewidziane sytuacje. Na razie prognozy są dobre, bo udało się znacznie zmniejszyć zadłużenie gminy. Łączne zadłużenie gminy zakładane w budżecie wynosić będzie 50,2 miliona złotych. To wciąż znaczący bagaż, ale pamiętać trzeba, że na starcie roku bieżącego wynosił on 64,8 miliona złotych. Burmistrz Chrzanowa nie kryje, że jest z budżetu zadowolony i podkreśla, że jest on rozwojowy, bo spore sumy zarezerwowano na inwestycje. Wydatków inwestycyjnych, majątkowych mamy też 16 milionów złotych na rok przyszły w różnych obszarach, ale tutaj zakładamy, czy widzimy, prawda, możliwość sięgnięcia po pieniądze również unijne. Gmina jest przygotowana do sięgania po zewnętrzne dofinansowanie z pieniędzy unijnych, a już w przyszłym roku mogą być pierwsze rozstrzygnięcia konkursów właśnie na to dofinansowanie. Chrzanów chce uzyskać pieniądze choćby do kolejnego etapu rewitalizacji, czyli budowy kleparza. Ponadto w inwestycjach przewidziano zagospodarowanie terenu przy PG1 i termomodernizację wszystkich placówek oświatowych, co miałoby być współfinansowane z pieniędzy z Funduszu Ochrony Środowiska. Planowanych inwestycji jest więc sporo. Nie wszyscy radni są jednak zadowoleni z podziału pieniędzy. Ten kryzys odczują przede wszystkim mieszkańcy sołectw, ponieważ okazuje się, że 90% wydatków inwestycyjnych w budżecie przeznaczonych zostało na miasto Chrzanów. Burmistrz, odpowiadając na takie zarzuty, tłumaczy, że niestety nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb od razu. Oczywiście w każdym obszarze, jeszcze i na sołectwach, i w mieście, i w różnych radach, osiedlach jeszcze ludzie mogą mieć różne wnioski, ale wydaje mi się, że przez ostatnie lata udowadniamy, że po kolei sukcesywnie je realizujemy. Przyszłoroczny budżet udało się domknąć, ale burmistrz podkreśla, że największym problemem jest zbyt mała ilość miejsc pracy w gminie. Kosowski zwraca uwagę, że ich tworzenie musi być priorytetem. Jest taki pomysł dość duży właśnie, żeby tutaj myśleć o strefie aktywności gospodarczej i to jest priorytet nad priorytetami. Za budżetem głosowało 17 radnych. Jedna osoba była przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.